Cześć, cześć, cześć! Wielu z Was zastanawiało się, kiedy w końcu pojawi się ten materiał na kanale, bo już dawno obiecałem Wam odcinek, taki kurs o robieniu transmisji na żywo. Na początku myślałem, że zrobimy płatny kurs, jakąś grupę dostępową, potem chciałem zrobić fizyczne spotkanie, niestety z powodu braku czasu to totalnie nie wyszło. Pomyślałem, że nagram dla Was materiał totalnie za darmo, ale materiał ten również będzie przydatny nie tylko muzycznym kolegom i mam nadzieję, że się tutaj nie obrazicie. I nieważne, czy jesteś DJ-em i chcesz streamować transmisję wideo, audio, internet, czy grasz na klawiszach, chciałbyś streamować, ale słuchajcie, przyszło nam żyć w ciężkich czasach. Nie wiem, w jakiej dacie i w jakim terminie to oglądasz. Dzisiaj jest 1 kwietnia 2020 roku i wiele osób straciło możliwość wykonywania swojej zarobkowej pracy. Wiele osób straciło możliwość w ogóle chodzenia do pracy, ich firmy są pozamykane. Ale równocześnie wiele tych osób ma możliwość przekazywać swoją wiedzę zdalnie, robić szkolenia, kursy, zarabiać na tym. Ale pojawia się problem, jak to robić, w jakiej formie. Więc dzisiaj materiał będzie naprawdę szeroki i przydatny wielu, wielu, wielu z Was. Na moim przykładzie pokażę Wam, jak w programie OBS Studio robić swoje transmisje na żywo i wysyłać je na Facebooka i na YouTube'a. Zapraszam serdecznie, ja nazywam się Jerzy Strużycki i oglądasz Akademię Keyboardu Keyboardway. W tym miejscu jeszcze warto się zatrzymać na moment i porozmawiać chwilę o sprzęcie. Jeśli myślisz o dobrej jakości transmisji na żywo przez internet i transmitowaniu przez program przede wszystkim zewnętrzny, to potrzebujesz do tego dobrej jakości obrazu. Żeby uzyskać dobrą jakość obrazu, potrzebujesz zewnętrznej kamery, bo te w waszych najczęściej laptopach, notebookach są często dennej słabej jakości i nie zapewniają optymalnej jakości tego obrazu. I uprzedzając pytania, tak, telefon można zastosować przez aplikację specjalną jako zewnętrzna kamera, ale jakość jest tak żenująca, uwierzcie, testowałem, że już lepsza jest kamerka laptopowa, naprawdę. Przygotowałem Wam dwie kamery, które ja używam osobiście. Jest to Logitech C920, ona na dzień dzisiejszy jest modelem tam C922 poprawionym. Ja ją kupiłem w 2015 roku. Kosztuje po dziś dzień około 300 zł i Logitech Brio. Kamera, która już ma rozdzielczość Full HD przy 60 klatkach, a nawet i 4K. Kamerki sobie położę, bo kamerka to nie wszystko. Bardzo ważny jest również dobry dźwięk. Nie wiem, co będziesz chciał streamować. Być może będzie Ci potrzebny mikrofon na główny, być może jakiś mikser do tego, być może interfejs audio. Wszystko zależy od tego, czym będziesz konkretnie chciał się zająć. Ja chcę Ci pokazać główną metodę i konfigurację programu. Natomiast jak jest potrzeba, to zadzwoń do mnie, napisz do mnie, umów się, zrobimy Ci indywidualne szkolenie. Oczywiście będzie płatne, ale niedużo. I krok po kroku w Twojej sytuacji dobiorę sprzęt, podpowiem Ci, dogadamy się w kwestii budżetu, jaki dysponujesz na ten sprzęt. Wybiorę w tej półce cenowej najlepszy sprzęt, jaki można dla Twojej sytuacji obecnie zastosować. Tak więc już Cię zapraszam serdecznie na indywidualne szkolenia, no i oczywiście na konfigurację OBS Studio, którą właśnie teraz zaczynamy. W tym miejscu zakładam, że wszystkie urządzenia i peryferia służące do transmisji na żywo masz już podłączone pod komputer, a jeśli nie, to podłącz je przed zainstalowaniem programu OBS Studio i zainstaluj najnowsze sterowniki ze strony producenta. Następnie przechodzimy do pobrania programu OBS Studio. W tym celu otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy OBS Studio Download. Następnie kierujemy się na stronę producenta i pobieramy odpowiedni instaler. W tym miejscu Was zostawię, bo myślę, że pobranie i kliknięcie kilku przycisków dalej nie stanowi dla Was problemu. Następnie uruchamiacie OBS Studio. Oto Wasz program. Tego oczywiście po środku u siebie nie będziecie mieli, bo ja jednocześnie nagrywam ten obraz, który Wam tutaj teraz pokazuję. Pierwsza kwestia to, przyjmując, że macie już podłączone wszystkie urządzenia i zainstalowane, wchodzimy w ustawienia. Tutaj będzie nas interesowało tak naprawdę tylko 3, maksymalnie 4 zakładki. Pierwszą to jest obraz. Tutaj ustawiacie rozdzielczość bazową i rozdzielczość wynikową. Rozdzielczość bazowa to taka jak wasza rozdzielczość waszego
pulpitu, a rozdzielczość wynikowa ustawcie sobie 1280x720 pikseli, bo jest to rozdzielczość, którą obsługują wszystkie serwery streamingowe, Facebook, YouTube czy też Twitch. Typowe wartości FPS ustawiacie na 30. Nie sugerujcie się tym, że mam tutaj ustawione 1920x1080, bo ja aktualnie nagrywam jeszcze ten ekran, który będzie oczywiście w filmie potem wyświetlony w rozdzielczości Full HD. Wy ustawiacie 1280x720 i 30 klatek na sekundę. Następna zakładka to dźwięk. Tutaj 44,1 kHz to nasza częstotliwość próbkowania. Kanały mono albo stereo, zależnie od waszych potrzeb. Ja teraz nagrywam dźwięk mikrofonu, więc mam ustawiony mono, natomiast jak streamuję, klawisze na to ma wpięte dwa przewody jack i ustawienie stereo. Następnie w zakładce urządzenia wybieracie urządzenie, którym chcecie wysyłać wasz dźwięk w świat. Jeśli to będzie kamera, to wybieracie ją z listy tutaj, jeśli będzie to interfejs audio, to wybieracie go również z listy tutaj i przechodzimy do zakładki dalej. Zakładka dalej to będzie zakładka wyjście. W tym wypadku polecam tryb wyjścia proste, nie ma tutaj za dużo ustawień. I teraz tak, bitrate obrazu. Standardowo w programie będziecie mieli 2500 kbps, natomiast dla rozdzielczości 1280x720, czyli naszej HD, polecam ustawić 3500 kbps. To jest optymalny bitrate zapewniający najlepszą jakość obrazu wysyłanego w internet. Pamiętajcie również, że 3500 kbps to jest 3,5 megabita na sekundę i co najmniej taką prędkość wysyłania potrzebuje wasze łącze internetowe, aby wszystko przechodziło bez problemu i bez straty pakietu po waszej stronie. Upewnijcie się, że wasz internet spełnia co najmniej te 2500 kbps, czyli 2,5 megabita bitrate'u. Pod filmem macie link do speed testu waszego internetu, który możecie sobie wykonać i sprawdzić. Następna kwestia to bitrate dźwięku. Tutaj mam ustawienie na 160 z racji takiej, że YouTube obsługuje 160, a Facebook obsługuje 128. Natomiast jeśli na Facebooka wyślecie 160, to nic się nie stanie, on automatycznie sobie skompresuje tą jakość. Encoder macie do wyboru programowy albo sprzętowy. Ja mam kartę Nvidia, używam karty graficznej encodera sprzętowego. Natomiast równie dobrze możecie wybrać programowy X264. Nic się nie stanie. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o pierwszą konfigurację programu, następnie klikacie sobie zastosuj. Gdy już klikniecie zastosuj, będziemy tworzyć pierwszą scenę. W okienku sceny klikacie plusik i dodajecie sobie nową scenę o nazwie jakiejkolwiek tylko będziecie chcieli. Kiedy będziecie mieli tą nazwę, przechodzicie do źródeł obrazu, tutaj klikacie plusik i wybieracie sobie urządzenie do przechwytywania wideo, które będzie waszą na przykład kamerą. Kiedy klikniecie urządzenie do przechwytywania wideo, możecie dodać sobie kamerę, stworzyć nową, na przykład Logitech 1, 2, 3 i tutaj w urządzeniu wybieracie sobie urządzenie, które będziecie chcieli pod tą scenę i pod to źródło obrazu aktualnie podpiąć. Jeśli macie poprawnie zainstalowany sterownik, to ta kamera pojawi się na tej liście. Tutaj nie musicie nic już zmieniać, pozostałych ustawień zostawcie na domyślne, resztę zrobiliśmy w ustawieniu naszego programu OBS Studio. Możecie dodać sobie drugą scenę, inną scenę, dodać tekst, dodać urządzenia do przechwytywania dźwięku, chociaż ja to zrobiłem poprzez mikser. Możecie dodać obraz, logo, kolor, stały ekran, pobawić się tym, naprawdę resztę zostawiam wam. Można robić cuda. Dodatkowo, gdy macie już naszą kamerę, można dorzucać sobie tutaj filtry, na przykład kliknąć prawym na swoją kamerę. Klikniemy sobie prawym, spójrzcie teraz na filtry, dodajemy sobie nowy. Kluczowanie koloru na przykład jest taki bardzo, bardzo fajny filterek, już mam go tutaj dodanego. I spójrzcie teraz, jak wygląda moja kamera, możecie się pobawić kontrastem, pobawić się jasnością, gamą, czym tam sobie będziecie tylko chcieli. Ok? I tutaj macie mikser dźwięku, w którym ustawiacie głośność waszego dźwięku i wysyłki w internet. Tutaj macie jednocześnie podgląd, jak głośno transmisja będzie wysyłana w świat. Polecam ustawiać to w taki sposób, abyście nadawali mniej więcej gdzieś w okolicach minus 5 dB, w najbardziej dynamicznych momentach dochodzili do zera. Abyście nie siedzieli cały czas na czerwonym, bo pojawią się przesterowania cyfrowe i będzie problem ze złą jakością dźwięku.
Jeśli chodzi o konfigurację OBS Studio, to tak naprawdę tyle, możemy przejść do streamowania waszych transmisji na żywo. Gdy już skonfigurowaliśmy nasz program, przechodzimy teraz do instrukcji streamowania. Zaczniemy od Facebooka. W tym celu otwieramy przeglądarkę internetową, logujemy się na naszego Facebooka. Zależnie czy chcecie nadawać z profilu prywatnego, klikacie utwórz transmisję na żywo, czy z waszego fanpage'a przechodzicie sobie na jakikolwiek wasz fanpage, klikacie transmisję na żywo i otwiera nam się aplikacja facebookowa, która nazywa się Live Producer. I tu w tym miejscu tak naprawdę tworzymy naszą transmisję na Facebooku dopiero. Wybieramy sobie fanpage, na jakim chcemy nadawać, możemy udostępnić na stronie, w grupie, na osi czasu. Tutaj podajemy tytuł naszej transmisji, jakiś opis. I teraz opcja, cross-postuj na innych stronach. Co to znaczy? To znaczy, że jak wybiorę sobie w tym wypadku mój drugi fanpage, Akademia Keyboardu Keyboardway, to podczas transmisji na zespole muzycznym Oasis, Akademia Keyboardu Keyboardway przeprowadzi jednocześnie drugą, identyczną transmisję na internecie. Jest to dobre i niedobre. Dobre, dlatego że powiększa zasięg odbiorców waszej transmisji live, natomiast niedobre, bo wy jako nadający transmisję na zespole, w tym wypadku Oasis, nie będziecie widzieli komentarzy z Akademii Keyboardu Keyboardway, tak? Natomiast to zależnie od sytuacji, jaką będziecie chcieli sobie stworzyć. Tutaj macie ustawienia grupy odbiorców, możecie również udostępnić w grupach, które macie podpiętą pod waszą stronę tą transmisję automatycznie. Natomiast najważniejsze, co nas interesuje w tym wypadku, to nasz klucz transmisji strumieniowej. To pozwala łączyć się programowi z serwerem Facebooka. I uwaga, klucz transmisji strumieniowej jest inny za każdym razem, więc za każdym razem, kiedy tworzycie tą procedurę live'a, czyli transmisji na żywo, musicie skopiować klucz transmisji strumieniowej do programu OBS Studio. W tym celu klikamy ustawienia, stream, wybieramy sobie Facebook Live, klucz strumienia kopiujemy, czy też prawym przyciskiem paste, czy też Ctrl V, zastosuj, OK i przycisk rozpocznij stream. I w tym miejscu widzicie zgubione klatki 0%, czas trwania live'a, czas nagrywania, obciążenie procesora, aktualna liczba klatek na sekundę, zielony kwadracik sugeruje, że jest wszystko ok, no, transmitujesz bez żadnych problemów, bez żadnych strat pakietu i to jest te około 3500 kbps, zależnie od potrzeb i użycia tego ekranu, czyli 3,5 megabita na sekundę. Idzie w świat, no aktualnie idzie 2,8. I to tak naprawdę tyle. Spójrzcie teraz, tutaj pojawi się nasza transmisja na ekranie przeglądarki. Klikacie rozpocznij transmisję na żywo i już jesteście na żywo na waszym fanpage'u. Ja polecam zrobić sobie taki widok, żeby mieć jednocześnie odpalonego OBS-a i trochę transmisji, żebyście widzieli komentarze lecące na żywo i to, jak streamujecie, tutaj zgubione klatki i całą resztę. Jeśli chodzi o transmisję na Facebooku, to tyle. Teraz przechodzimy do streamowania na YouTubie. W tym celu odpalamy naszą przeglądarkę internetową, logujemy się na swojego YouTuba. Żebyście mieli opcję transmitowania na żywo na waszym koncie, potrzebujecie mieć zweryfikowane konto YouTube'owe numerem telefonu i nie naruszać tam standardów społeczności całej reszty. Klikamy rozpocznij transmisję na żywo. Następnie klikamy na transmisja, nowa transmisja. Tutaj gdy wyskoczy wam okno, możecie kliknąć udostępnij, możecie kliknąć nie udostępnij, nie ma to znaczenia. Podajemy tytuł transmisji. Wybieracie sobie publiczna, czy też niepubliczna, czy też prywatna, zależnie co będziecie chcieli uzyskać. Ja wybieram w tej chwili tylko prywatna, żeby nikt się nie dowiedział, że robię dla was taki filmik przed premierą. Opis, niech to będzie jakieś tam dobre, dobra muzyka. Mustyka. Muzyka. Zaplanuj na później, nie interesuje nas to w tej chwili, możecie niestandardową miniaturę przesłać, to się przydaje wtedy, gdy planujecie to na później. Ograniczenia wiekowego nie robimy i klikamy utwórz transmisję. I w tym momencie, kiedy kliknęliście ten przycisk, wasi subskrybenci już dostaną powiadomienie, że wy transmitujecie coś na żywo, jeśli daliście oczywiście opcję transmisji publicznej. I to jest najważniejsze. Kopiujemy nasz klucz transmisji strumieniowej, czyli tak samo jak robiliśmy to na Facebooku. Albo klikamy kopiuj, albo zaznaczamy
Ctrl C, przechodzimy do OBS-a, klikamy ustawienia, stream, wybieramy serwer YouTube, tutaj wklejamy nasz klucz transmisji strumieniowej, następnie klikamy rozpocznij stream. I tutaj jeśli chodzi o YouTube'a, to opóźnienia są niestety dużo większe pomiędzy obrazem wysyłanym, a tym odbieranym u odbiorcy. Natomiast jakość obrazu jednocześnie i dźwięku też jest dużo lepsza. Klikacie gotowe i tutaj w lewym rogu za chwileczkę pojawi się podgląd waszej transmisji na żywo. I od tego momentu już nadajecie na żywo. Więc z tego miejsca życzę wam wielu, wielu udanych transmisji, a jeśli mieliście jakiś problem, to piszcie w komentarzu oczywiście pod filmem. I co? Nie było takie trudne, prawda? Ale pewnie zaraz powiesz, hola hola Jerzy, wracaj. Przecież można wziąć komórę, kliknąć transmisję na żywo i przecież transmitować na żywo, tak? No tak, ale jeśli idziesz na spacer, to możesz sobie zrobić taką transmisję. Natomiast jeśli wyobrażasz sobie w ogóle instruktora fitness, który chce zrobić swoje lekcje online i co trzyma w jednej ręce telefon komórkowy, albo gościa, który gra na klawiszach czy na konsoli, będzie trzymał w ręce komórkę, nawet jakby, to ci ludzie chcieliby mieć również dobrą transmisję dźwięku, więc po to są programy i po to są zewnętrzne kamery, żeby tych możliwości konfiguracji tych systemów, stanowisk i różnych otoczeń było jak najwięcej. I po to właśnie powstał ten odcinek, żebyście robili te transmisje jak najlepiej tylko się da, oczywiście w miarę posiadanych możliwości sprzętowych, jak i tych umiejętnościowych, że to tak nazwijmy. Więc ja wam serdecznie dziękuję za to, że oglądaliście ten materiał. Jak wam się podobało, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i piszcie, czy wy też robicie transmisję na żywo, albo macie w planach zacząć takie transmisje. Jeśli tak, to w jaki sposób, jakiego sprzętu używacie. Wszystkim tym dzielcie się w komentarzu pod filmem. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Piąteczka!